Cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam Was w kolejnym odcinku Zgotuj z Ryfkiem. Dzisiaj będziemy robili zapiekanki. Bardzo łatwy przepis, mega smaczny, zawsze jak byłem dzieckiem, rodzice robili zapiekanki ze zwykłych właśnie tak bułek. Wziąłem ostatnio przepis od mojej mamy i się z Wami nim podzielę. Zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, najpierw nastawmy nasz piekarnik. Nastawiamy go tylko na górę, na 180 stopni. A do samych zapiekanek będzie nam oczywiście potrzebna wędlina, jakiś ser. Ja z tych tańszych polecam najbardziej Emmentaler, potem Radamer, potem Edamski, potem Gouda. Pieczarki, cebula z przypraw, papryka ostra i wegeta, jakieś masło i oczywiście bułki. Mogą być zwykłe bułki, zwykłe kajzerki i będziemy do tego jeszcze wszystkiego potrzebowali tarki. I tak naprawdę to jest chyba wszystko. Zapiekanki będziemy robili w ten sposób, że bułki będziemy kroili na pół. Wierzchnią stronę będziemy smarowali masłem, potem na to kładli wędlinę i kładli farsz. I teraz wracamy do tego farszu. Do farszu będziemy potrzebowali wcześniej wspomnianej tarki. Na średnich ząbkach będziemy ścierali pieczarki, ser, a cebulę już skroimy po prostu w kostkę. Ja bym całej cebuli nie używał, ja tutaj mam farsz gdzieś, będę przygotowywał na bułek, mam 5, czyli około 10 zapiekanek. Do 10 zapiekanek to ja bym użył max pół małej cebuli. Ona nie ma tutaj być najważniejsza, ma tylko dodać trochę smaku. No i co? I zaczynamy ścieranie. Jeżeli chodzi o pieczarki, nie wiem jak to określić. Na taką zwykłą kajzerkę ja bym użył średnio jednej pieczarki na jedną zapiekankę. Czyli na jedną bułkę wychodzą nam dwie pieczarki. Sera po prostu tyle, aby było jakby w proporcji 1 do 1. Pieczarki 1 do 1 z serem. A tak jak mówiłem, do 10 zapiekanek pół małej cebuli to zdecydowanie wystarczy. Ona ma być tylko tak naprawdę do zapachu. Więc bierzemy cały farsz z pieczarek, kładamy do miski i dalej ścieramy ser. Nagrywa się. Dobra, wydaje mi się, że tyle sera powinno wystarczyć. Dodajemy cały ser do miski, może nawet trochę za dużo tego sera starłem. I tak jak mówiłem, bierzemy cebulę, tu akurat mi się taka troszkę niezaciekawa cebula trafiła. Ukroję jej z 1/3. Kroimy ją w jakąś kosteczkę, naprawdę nie trzeba na to jakoś specjalnie zwracać uwagi. Polecam każdemu taki nóż a la tasak za 10 zł z chińskiego. Bardzo świetnie się sprawuje. Dodajemy również cebulę. Teraz na górę przyprawy. Papryka ostra. Można dodać słodkie, ale szczerze mówiąc nawet z tą papryką ostrą to nie jest jakieś mega ostre. Ja tylko dodaję tak na wierzch dla koloru. I wegety, kucharka, czy tam jakieś innych gotowych przypraw, nie wiem jak to się nazywa. Też delikatnie z wierzchu. Więcej nie trzeba i to byłby cały farsz. Wystarczy tylko teraz wszystko dobrze wymieszać. Farsz jest już gotowy, tak wygląda, naprawdę jest przesmaczny. Stwierdziłem, że jednak mi chyba nie wystarczy aż na 10 zapiekanek, dlatego pokroję tylko 4 bułki. I tak jak mówiłem, kroimy bułki na pół, smarujemy je z wierzchu masłem. O tym nie zapomnijcie, bo inaczej te bułki Wam się po prostu wysuszą. I będziemy kładli po kolei zaraz składniki. No i dobra, tak przygotowane składniki możemy kompletować w super zapiekanki. Tak jak mówiłem, bierzemy jedną taką bułkę, kładziemy na nią wędlinę.
Wędliny możecie użyć tak naprawdę jakiej chcecie, ja bym tylko wam nie polecał używać czegoś z kurczaka, bo też to się zeschnie po prostu. I na górę kładziemy farsz, tak żeby zakrywał z każdej strony wędlinę. Na początku możecie go dać trochę mało, jak wam potem zostanie, to nie ma problemu, żeby dołożyć. Taką bułę kładziemy na kratce. Najlepiej właśnie jak macie kratkę, to jakiś papier do pieczenia połóżcie, aby po prostu nic wam nie zlatywało i nie brudziło piekarnika. I powtarzamy, dopóki nam się nie skończy farsz, nie skończą bułki. Tyle. Zapiekanki są już gotowe. Ja dobrze rzeczywiście myślałem, troszkę za mało tego farszu zrobiłem na taką ilość zapiekanek. Ale magią tego farszu jest to, że naprawdę nieważne, czy damy go dużo, tak jak na tych pierwszych zapiekankach dałem, czy troszkę mniej, jak na tych ostatnich, te zapieksy naprawdę i tak będą przepyszne. Piekarnik nam się przed chwilą zagrzał, na nowo się zagrzewa, ale i tak on już jest gorący, więc ja już stawiam na środkową kratkę, tak jak mówiłem, tylko góra, 180 stopni i to tak naprawdę będzie wszystko. Ile takie zapiekanki się robią, nie mam zielonego pojęcia. Robiłem je jak na razie tylko raz. Jeśli dobrze pamiętam, robiły się około 6-8 minut. Raczej szybko się nie spalą, gdy są tylko ustawione na górę. 58 wstawiliśmy, zobaczymy kiedy wyjmiemy. No i dobra, zapiekanki robią się już jakieś 9 minut, jak dla mnie wyglądają na zrobione. Ale tak naprawdę jakby poleżały jeszcze trochę, nic by im się nie stało. Mój piekarnik jest raczej z tych, które nie dopiekają, więc uważajcie na swoje, jeżeli macie takie, które rzeczywiście przepalają. I tak prezentują się zapiekanki. Naprawdę są przepyszne. Oczywiście możecie jeść jak chcecie, możecie używać keczupu, innych jakichś sosów. Ja tak naprawdę do tych zapiekanek nigdy nie używam nic. Jem je, ojejciu, prosto z piekarnika. Mam nadzieję, że się nie oparzę. Są przepyszne. No, mam nadzieję, że przepis wam się spodobał. Jest naprawdę mega prosty, mega szybki i mega tani. Wszystkie składniki do takich zapiekanek możecie kupić po parę złotych. Wystarczy, że macie piekarnik. Sprawdza się jako obiad, kolacja, podwieczorek, jakaś przekąska na imprezę. Polecam wam te zapiekanki spróbować. Życzę wam po raz kolejny smacznego i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym odcinku Gotuj z Rybkiem. Trzymajcie się i cześć, papa! Pa.